Asteroida B612 jest niewiele większa od domu, rośnie na niej róża, są malutkie wulkany, jeden wygasły i dwa czynne, które trzeba czyścić oraz nasiona baobabów, z których kiełkują niebezpieczne drzewa. Mały książę, mały chłopiec z jasnymi włosami nosił zielone ubranie i żółty szalik. Przybył na Ziemię ze swojej asteroidy B612. Wyruszył w podróż, ponieważ poszukiwał przyjaźni i chciał zrozumieć świat. Potrafił dostrzec to, co jest niewidoczne dla oczu. Podczas podróży uczy się cenić przyjaźń, zrozumiał, że kocha różę, dowiedział się, czym jest miłość, przywiązanie, odpowiedzialność za drugą osobą. Pilot jest narratorem. To dorosły mężczyzna, ale choć nauczył się myśleć i rozmawiać w kategoriach, jakich wymaga dorosły świat, nie zatracił dziecięcej wrażliwości. Potrafił marzyć, posiadał wyobraźnię. Pewnego dnia musiał awaryjnie lądować na Saharze i właśnie tam spotkał małego księcia. Król zamieszkuje asteroidę 325. Na swojej malutkiej planecie jest sam, a jego cała planeta pokryta jest gronostajowym płaszczem. Jest władcą absolutnym, lecz nie ma kim rządzić. Dorośli są bardzo dziwni. Próżny. Zamieszkuje asteroidę 326. Traktuje małego księcia jak wielbiciela. Każe mu się oklaskiwać, by mógł skłonić się swoim kapeluszem. Dla niego wszyscy inni to wielbiciele. Dorośli są zdecydowanie bardzo dziwni. Pijak to bardzo smutny mieszkaniec asteroidy 327. Pije, by zapomnieć, że wstydzi się swojego pijaństwa. Dorośli są naprawdę bardzo dziwni. Bankier. Bardzo zajęty mieszkaniec asteroidy 328. Liczy gwiazdy. Jest przekonany, że posiada gwiazdy, które policzył. Dorośli są zdecydowanie niezwykli. Latarnik. Zamieszkuje najmniejszą planetę, asteroidem 329. Ledwo mieści się na niej on sam oraz jego latarnia. Jego praca polega na zapalaniu i gaszeniu latarni. Geograf. Jego asteroida 330 jest znacznie większy od planety latarnika. Mimo że uważa się za geografa, nie wie, co znajduje się na planecie, ponieważ nie ma na niej żadnego badacza. Róża przybyła pewnego dnia na planetę małego księcia jako nasiono. Długo dojrzewała, kiedy w końcu rozkwitła, okazuje się pięknym kwiatem. Była dumna, wyniosła, zdarzało jej się kłamać. Próbowała manipulować chłopcem. Drużnik kieruje pociągami. Opowiada małemu księciu o ludziach na Ziemi, którzy wciąż wszędzie się śpieszą i nigdy nie jest im dobrze tam, gdzie są. Lis, przyjaciel małego księcia na Ziemi. Wyjaśnił chłopców, czym tkwi istota prawdziwej przyjaźni. Żmija. Mały książę spotyka ją na pustyni. Zna swoją wartość, mówi bardzo zagadkowo. Jest jednak przyjaźnie nastawiona, oferuje małemu księciu pomoc. Dzięki niej mały książę mógł wrócić na swoją planetę. Kwiat. Mały książę spotyka go na pustyni. Kwiat uważa, że ludzie nie mają korzeni. Stąd ich wszystkie problemy. Sprzedawca. Sprzedaje pigułki na pragnienie, które oszczędzają czas, ponieważ nie trzeba dzięki nim pić. Symbolika. Róża, symbol piękna, delikatności i kobiecości. Baobab. Może być rozumiany jako symbol zła. Wąż, symbol spraw ostatecznych, śmierci i mrocznych tajemnic świata. Lis, symbol mądrości, przebiegliwości, nieufności. Pustynia, symbol życia, docierania do celu, ukrytego piękna, samotności w świecie. Studnia, symbol źródła życia, piękna ukrytego dla wzroku, do którego trzeba dążyć. Podróż może symbolizować całe życie człowieka, od momentu narodzin do śmierci. Mały książę, symbol wartości istotnych dla świata, człowieka stworzonego dla miłości, który szuka prawdy w samym sobie.